Daleki jestem od ubóstwienia Indian. Paweł Wieczorkiewicz. Powinieneś tych Indian bardzo cenić. Marek Urbański. Francisco Pizarro, konkwistador hiszpański, zdobywca Peru, którego został gubernatorem w 1529 roku. Prowadził okrutną i bezwzględną politykę wobec podbitych Indian. To oczywiście zaraz będziesz krzyczał, że to morderca, że to zabójca, że to potwór. Tak jakby wszyscy XVI-wiecznicy i XVII-wiecznicy mówicie o konkwistadorach, a dla mnie jest coś pięknego w tej legendzie, w tym, czego oni dokonali, bo daleki jestem od ubóstwienia Indian, którzy stworzyli swoje cywilizacje, dość okrutne, dość specyficzne i wcale nie byłbym taki pewien, czy przyjście Hiszpanów koniecznie dla ich poddanych było tak wielkim nieszczęściem, gorzej już chyba mieć nie mogli. Wiesz co, zachowujesz się rzeczywiście jak prawdziwy uczony. Pierw imputujesz komuś poglądy, których on nie wyznaje, po czym jest wielkim hukiem obalasz, co jest rzeczą, powiedziałbym, i ładną, i łatwą, i bardzo spektakularną. W tym akurat wypadku całkowicie się z tobą zgadzam, z tym, że jeśli mówimy o konkwistadorach, to wydaje się, że postacią bardziej, no, w tym duchu, o jakim mówiłeś, był jednak Cortés. Cortés szedł absolutnie w nieznane. Pizarro wiedział, z grubsza rzecz biorąc, dokąd idzie i wiedział, po co idzie. Co do kultur prekolumbijskich, znowu, cóż, no, z wielkim hukiem obalałeś moje rzekome poglądy. Całkowicie się z tobą, drogi Pawle, zgadzam. Dla mnie wszystkie cywilizacje prekolumbijskie są dowodem tego, że 10 tysięcy lat braku kontaktu z Starym Światem spowodowało jak inny kierunek ewolucyjny po prostu. Ale powinieneś tych Indian bardzo cenić. A za cóż to? A za to, że na dobrą sprawę nie było chyba systemu społecznego tak bliskiego komunizmowi, jak właśnie państwo Inków. Był to system całkowitego, pełnego, państwowego kolektywizmu, co jest fenomenem do dziś nie do końca zbadanym i nie do końca zrozumiałym. A Pizarro położył temu wszystkiemu kres. Dość radykalnie, aczkolwiek zachowywał się tak, jak na Hiszpana przystało. To nie była rzeź bezmyślna. Większość tych Indian wyginęła, powiedzmy sobie, przypadkiem. To znaczy mieli oni dwa nieszczęścia. Nie mieli wcześniej kontaktu z chorobami europejskimi, drobiazgami, typu na przykład wieczna ospa, która kosiła tam ich tysiącami. No i alkohol. To trochę później, bo swoją pulkę mieli i pili też ostro, ale tylko w święta wielkie, ale inaczej. Natomiast nie byli przyzwyczajeni do pracy takiej, jak wyobrażali sobie to Europejczycy. Oni mogli pracować na roli, nie potrafili pracować w kopalniach, nie potrafili pracować nigdzie indziej. Typowy przykład zetknięcia dwóch kultur absolutnie nie przystał.